Samorządowy Jarocin. Audycja finansowana przez Urząd Miasta w Jarocinie. Audycja jest nadawana w każdy czwartek o 11:30 na antenie Radia LK Jarocin 101,8 FM. Serdecznie witam naszych słuchaczy i również naszego gościa, burmistrz Jarocina Adam Pawlicki. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. I rozpoczynamy oczywiście najważniejszą informacją ostatnich dni. Jarocin otrzyma pieniądze na innowacyjny projekt wykorzystanie ścieków i osadów. 130 milionów z funduszy unijnych, to już jest fakt. Tak, do tej pory nie opowiadaliśmy o tym, dlatego że zbyt wielu życzy źle i często angażują się nawet, żeby nam popsuć projekty. Stąd nawet w lekkiej konspiracji przygotowywaliśmy ten projekt, nie chwaląc się, że przygotowujemy historyczny projekt pod względem wielkości i zaangażowania środków darmowych na inwestycje na terenie naszej gminy. Pozyskaliśmy 128 milionów złotych. Przeliczyliśmy, że to jest to na 280 kilo banknotów po 100 zł. Niewyobrażalne pieniądze. Na jednego mieszkańca to przypada 3000 zł. I w tej kategorii to na pewno największy projekt z rozdania unijnych środków przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Oprócz tych 128 milionów, 50 milionów pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, czyli razem prawie 180 milionów środków zewnętrznych na zadanie, które będzie opiewało na kwotę ponad ćwierć miliarda, 255 milionów brutto. Jest to potężny projekt, który przygotowała Gminna Spółka Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. I byłem właśnie przed chwilą złożyć życzenia, gratulacje z prośbą też prezesa, żeby odpowiednio docenił wszystkich tych, którzy bardzo ciężko przez wiele miesięcy, a nawet lat pracowali nad tym projektem, który będzie miał niesamowity wpływ na jakość życia naszych mieszkańców. Projekt się rozpocznie już w tym roku, 2017, będzie realizowany do 2022 roku. A co w ramach tego projektu? Na ile on jest innowacyjny? Innowacja tego projektu polega na jednym z elementów, z wielu elementów, który zawiera ten projekt, a mianowicie oczyszczalnia ścieków w Cielczy będzie zmodernizowana, będą przykryte komory fermentacyjne, z których będzie odzyskiwany gaz, z którego będziemy produkować energię elektryczną i ciepło, a z osadu pościekowego będzie produkowany azot i fosfor. I to przedsięwzięcie będzie pierwszym tego typu przedsięwzięciem technologicznym w Polsce. Istnieją takie rozwiązania już na pewno w Amsterdamie, mają taką instalację, natomiast w Polsce to będzie pierwsze przedsięwzięcie, gdzie minerały będziemy odzyskiwać z osadów pościekowych. Na pewno to obniży koszty funkcjonowania zakładu. Dla mieszkańców Cielczy ma to kapitalne znaczenie, bo przestaną odczuwać jakiekolwiek uciążliwości z tytułu różnych odorów, które się wydobywały na oczyszczalni ścieków Cielczy. Tego już nie będzie, bo ten gaz będzie wychwytywany i produkowany z tego gazu prąd. Także tutaj na pewno jakość życia mieszkańców Cielczy z powodu tej technologii będzie taka jak gdziekolwiek indziej. Natomiast minerały będą wykorzystywane do naszych obiektów, parków, boisk i będą wykorzystywane jako nawóz do tych obiektów, do których nie będziemy już musieli zakupywać, bo będziemy mieli własne nawozy. Kolejny element to zbudowanie stacji uzdatniania wody w Stefanowie, tak? Tak, ta stacja pracuje na pograniczu jakości wody pod względem twardości, co oczywiście w żaden sposób nie wpływa negatywnie na zdrowie, natomiast ma wpływ na urządzenia, które są stosowane do pracy z wodą.
Dlatego tutaj będzie wybudowana tak naprawdę nowa stacja uzdatniania wody w Stefanowie i woda będzie zmiękczona do wymaganych parametrów twardości, jakie woda powinna mieć na zasadzie zjawiska odwróconej osmozy. Także to jeżeli chodzi o wodę, no dla mieszkańców na pewno też kapitalne znaczenie będzie miało to, że ten projekt zawiera rozdział kanalizacji deszczowej od sanitarnej. Na dwóch osiedlach w Jarocinie, czyli całe centrum, Śródmieście, Rynek, Kościuszki, Moniuszki. Moniuszki i Kościuszki będzie instalacja i drogi, nawierzchnie wymienione w przyszłym roku. Zmienią się drogi, jakość zieleni, czyli wszystko to, co nad instalacją, na ziemi też będzie wymienione i to będzie zauważalne i nabierze zupełnie nowego, nowoczesnego charakteru. Ale oczywiście nie zapomnimy o jakości, czyli żeby tam była zieleń, miejsca dla rowerów, dla pieszych. Będzie zupełnie nowoczesne miasto, kiedy będziemy zakrywać te inwestycje. Również w pierwszej kolejności będzie rozdział kanalizacji deszczowej na całym osiedlu Kościuszki i tam podobnie jak na Moniuszki i Kościuszki będzie wymieniana nawierzchnia, zieleń, oświetlenie. Wszystko zupełnie będzie nowe. Jaki to ma wpływ? No, odczuwalny będzie taki, że przy nagłych ulewach czy podtopieniach nie będzie paraliżu instalacji sanitarnej. Nie będą wybijały studzienki kanalizacyjne nie tylko na ulicach, ale i często zdarzało się to w domach na różnych osiedlach, w Śródmieściu, w centrum czy na ulicy Sportowej. Więc to na pewno jakościowo zabezpieczy już mieszkańców, żeby wody opadowe nie paraliżowały przy nagłych opadach instalacji sanitarnej. Projekt jest zaplanowany na lata 2017-2022 i co w pierwszej kolejności w tym roku będzie podejmowane? W pierwszej kolejności to na pewno czeka nas trudna i długa procedura przetargowa, bo jest to bardzo duży przetarg unijny, więc tutaj jeszcze dużo pracy, zanim wyłonimy wykonawcę, który wykona to zadanie. I w pierwszej kolejności, tak jak wspomniałem, będzie ulica Kościuszki i Moniuszki, która będzie wykonana do końca przyszłego roku. Podobnie osiedle Kopernika, które będzie wykonane w najbliższych 2 latach. Jednocześnie też będzie planowana i budowana przebudowa instalacji w Cielczy na oczyszczalni, czyli budowa instalacji hydrolizy termicznej osadów i produkcji azotu i fosforu. Przykrycie oczywiście też komór fermentacyjnych i modernizacja oczyszczalni. Jak ma wyglądać sam przetarg? Czy to będzie się składał z jakichś kilku elementów, czy będzie wybrany jeden wykonawca, czy kilku? Zadanie jest duże, więc najprawdopodobniej będzie to podzielone na 2 lub 3 nawet zadania. Procedura unijna, więc to też wymaga czasu, odpowiednich procedur, które muszą być zastosowane w przypadku tak dużego przetargu. To jeszcze na zakończenie, jakie będzie zaangażowanie gminy, finansowe zaangażowanie gminy w ten projekt? Gmina zadeklarowała się, że w kolejnych latach dokapitalizuje przedsiębiorstwo wodociągów kwotą 22 milionów złotych. Mówiąc o przetargach, ale za dużo mniejsze kwoty i drogi w Jarocinie. Są wykonawcy? Mieliśmy 2 przetargi, które dzisiaj podjęliśmy decyzję, że najprawdopodobniej unieważnimy je. Jeden przetarg to jest na budowę dróg na osiedlu Bogusław, gdzie kwoty znacznie przekroczyły planowane środki, które mieliśmy. I podjąłem decyzję, że ponieważ planujemy bardzo poważną i dla całego osiedla oczekiwaną inwestycję przebudowy ulicy Maratońskiej i Kasztanowej do Zdroju, tak aby połączyć to w ciąg drogowy, pieszy i rowerowy wraz z oświetleniem i przygotowujemy się do dużej inwestycji, która zmodernizuje całkowicie tą drogę, jakże ważną i komunikacyjną, i chcielibyśmy ten wniosek złożyć jako wniosek do programu budowy dróg krajowych z pozyskaniem środków z budżetu państwa.
Także skupiamy się tutaj. Początkowo chcieliśmy tylko nakładkę wymienić, ale uznaliśmy, że ta droga jest na tyle ważna, istotna dla wielu mieszkańców, a przynajmniej dla całego tego osiedla Bogusław, aby ją zrobić w najwyższym standardzie, czyli oświetlenie, przebudowa całkowita drogi, oświetlenie, ciąg pieszo-rowerowy. I to będzie składane do środków krajowych na budowę dróg. Stąd planowana inwestycja nakładki pewnie przesunie się na rok przyszły, natomiast zakres będzie znacznie większy, lepszy i oczekiwany już docelowy. Udało się rozstrzygnąć przetargu na osiedlu Bogusław, a co z przetargiem na zieleń w mieście? Z przetargiem na zieleń też mamy kłopot z tego względu, że kwota, którą otrzymaliśmy w przetargu, znacznie przekracza kwotę, którą mieliśmy w budżecie zaplanowaną. I tutaj też podjąłem decyzję, aby unieważnić przetarg i odwrotnie ogłosić jeszcze jeden. Zgłosiła się też jedna firma, więc być może drugim razem uda się większą konkurencję uzyskać i też lepszą cenę. Uznałem, że to jest zbyt drogo i niestety musimy ogłosić drugi raz przetarg. Przed nami Wielki Tydzień i święta Wielkiej Nocy, czas odpoczynku i okazja do życzeń. Ja myślę, że to bardzo radosne święta wielkanocne, chociażby z tego powodu, że przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji pozyskało tak potężną kwotę dla mieszkańców, dla poprawy jakości życia mieszkańców, 128 milionów złotych darmowych pieniędzy, więc z tego powodu rzeczywiście podczas świąt tej Wielkiej Nocy powinniśmy się bardzo radować i cieszyć, bo to niebywała rzecz. Z tego powodu myślę, że dostarczyliśmy jeszcze więcej radości do standardowych, które powinny uczestniczyć w tych dniach zmartwychwstania, które są jakże radosnymi, święta nadziei na nowe, lepsze życie. Z tego powodu też i z tej okazji życzę wszystkim mieszkańcom podwójnej radości, dużo uśmiechu, zabawy i radujmy się z tego, że te święta wielkanocne rzeczywiście są wyjątkowe i radosne. Wszystkiego co dobre, a za dzisiejsze spotkanie dziękuję. Burmistrz Jarocin Adam Pawlicki był naszym gościem. Dziękuję. Wszystkiego najlepszego. Zdrowych, wesołych świąt. Aldona Brudzka-Jaskierska. Do usłyszenia za tydzień. Samorządowy Jarocin. Audycja finansowana przez Urząd Miasta w Jarocinie. Audycja jest nadawana w każdy czwartek o 11.30 na antenie Radia Elka Jarocin 101,8 FM.